Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam was w filmiku z ogłoszenia wyników konkursu, jaki zorganizowałem przy okazji unboxingu nowej nagrywarki od Roxy, jakiej zapewne będę używał. Jeszcze nie wiem jak często, ale mniejsza o to. Powiem wam, że wyniki są... były dla mnie trudne. Trudny był dla mnie sam wybór. Mimo, że relatywnie niewiele było zgłoszeń, to w jakiś sposób wszystkie miały w sobie, no może nie wszystkie, ale większość miała w sobie coś wyjątkowego, przez co czułem się winny, choćby myśląc, że mógłbym tą osobę obdarować nagrywarką, nie obdarowując jej innej osoby. I naprawdę wybór był najcięższy do tej pory, mimo że to nie jest pierwszy konkurs, ale to się chyba też wiąże trochę z nagrodą, że wcześniej nagrody były takie przystępne. Ta nagroda jest najbardziej wartościową nagrodą, jaką do tej pory rozdawałem i chyba wraz z jej wartością jakby wzrosła też odpowiedzialność za sam wybór. Nie wiem, czy jest sens, żebym ogłaszał w filmiku, kto wygrał. Na pewno, gdy to oglądacie, to ta osoba już o tym wie, bo dostała maila ode mnie z prośbą o dane korespondencyjne. Natomiast nie wiem, czy jest sens podawania takiej informacji, a nie zapytałem w mailu, czy ta osoba sobie życzy tego. Także myślę, że zrobimy tak, jeśli ta osoba będzie chciała się ujawnić, to ujawni się w komentarzu, ja tam jakoś to potwierdzę, ewentualnie może się pochwali w jakimś filmie, że nagrywarkę ową otrzymała ode mnie. Natomiast ja jedynie ogłoszę, że konkurs został zakończony, zgłoszeń było, ogólnie było ich chyba 35, z czego zakwalifikowało się ogólnie 19, bo tam część była już po terminie, część była tak zupełnie, nie wiem, troll effect chyba, część była niepełna, także też musiałem je odrzucić. Suma summarum do końca dotarło chyba 15, a tak naprawdę męczyłem się z 4, były 4 zgłoszenia, które no były naprawdę ciężkie dla mnie i był moment, gdzie zastanawiałem się, czy przypadkiem nie lepiej będzie rzucić kostką i zrzucić winę na los. No ale stwierdziłem, że czegoś takiego nie mogę zrobić, bo no konkurs to konkurs i podjąłem się jakby oceny tych kanałów, ich treści merytorycznej. Powiem tak, zgłosił się jeden z użytkowników, którego znałem wcześniej i miałem przez chwilę dylemat, czy nie powinien wygrać tego konkursu, bo wiedziałem, że treść merytoryczna i jakość jego materiałów są naprawdę dobre, natomiast doszedłem do wniosku, że właśnie przez to, że ta jakość materiałów jest dosyć dobra, to cały sens zostałby utracony, bo jakby nie patrzeć, ta nagrywarka miała też pomóc w podniesieniu poziomu kanału. Taki był mój zamysł, natomiast w tym momencie ja jedynie co, w czym bym tej osobie pomógł, to w poszerzeniu horyzontów, w dodaniu materiałów z konsol zapewne, natomiast same materiały z komputera prawdopodobnie nie uległyby znacznej poprawie, bo już były całkiem niezłe. Dlatego starałem się szukać kanału, który nagrywa gry w średniej jakości, w takie troszkę starsze może, żeby naprawdę ta nagrywarka coś wniosła na ten kanał, żeby to była nagroda, która naprawdę ucieszy, a nie będzie takim o fajnie i później będzie czasem używana, tylko żeby to był naprawdę skok pod sufit i jest coś, udało mi się, coś osiągnąłem w życiu. Oczywiście w cudzysłowie, nie można zwycięstwa w takim konkursie nazwać jakimś osiągnięciem, chyba, nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że ta osoba się ucieszy i nagrywarka naprawdę się przyda, że nie będzie leżeć w kącie i się kurzyć. Co jeszcze? No nie wiem, myślę, że to chyba na tyle.
i mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce w moich nowych materiałach. Mam nadzieję, że ja również wykorzystam i nowy sprzęt, i nową nagrywarkę, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. I zachęcam do przejrzenia następnych moich filmików, bo no to będzie coś innego niż do tej pory. To już nie będzie pokaz slajdów. Trzymajcie się ciepło i na razie, do zobaczenia.